Michał, ogromne gratulacje, chociaż to nie jest tak naprawdę twój pierwszy ogromny sukces w tym programie. No, nie możemy zapominać cały czas o wspaniałej Marcie Gałuszewskiej. No ale dzisiaj, Krystian, triumfujesz. Pozdrawiam Martuśkę bardzo, bardzo. Kocham cię, wierzę i wyczekuję kolejnych po prostu kroków muzycznych uniesień. A Krystianowi gratuluję. Naprawdę i uważam, że zasłużył na tą wygraną. Nie miałem pojęcia na samym początku, czy wygra ten program, ale byłem w pełni świadomy tego, że dojdzie do odcinków finałowych i w tych odcinkach pokazał jeszcze więcej i odkrył swoje różne odcienie. I ja też mogłem go bardziej poznać, więc wiem, że jest to człowiek sukcesu, zasługuje na ten sukces, dobrze go wykorzysta i dobrze go wykorzystał, nagrywając wspaniały singiel, który w sieci jest naprawdę bardzo wysoko oceniony i ma ogromną ilość odtworzeń w krótkim czasie. Potrafił połączyć siebie w programie rozrywkowym z muzyką klasyczną. No idealnie, naprawdę fantastycznie pracowało się z tym człowiekiem. Cieszę się, że mogłem rozwijać go pod swoimi skrzydłami i że jest miejsce na muzykę klasyczną. Powiedz mi proszę, czy on na przykład będzie mógł liczyć na twoje wsparcie, bo zastanawiam się, co dzieje się czasami z artystami, którzy wychodzą spod tak naprawdę waszych skrzydeł, gdy program już się zakończy. Ja mam nadzieję, że nasze ścieżki jeszcze nie raz, nie dwa będą się stykać. Poza tym jakby z Krystianem się nawiązała taka więź, że zawsze, kiedy będzie tylko potrzebował jakiejś pomocy, rady ode mnie, na pewno ją uzyska i być może kiedyś nawet powstanie jakiś wspólny numer. Pierwszy duet już był, więc dlaczego nie miałby powstać kolejny?